Wulkany. Od początku ludzkości sieją zgrozę, a obok trzęsień ziemi i powodzi, ich wybuchy należą do najbardziej spektakularnych zjawisk przyrody. Początkowo owiane tajemnicą, wzbudzały ogromny strach. Obecnie, choć wiedza o nich jest znacznie większa, również bywają nieprzewidywalne. Na świecie znajduje się około 450 czynnych wulkanów. Czynnych, czyli takich, o których wiemy, że wybuchały w przeszłości. Niektóre z nich to tak zwane wulkany drzemiące, nie wykazujące aktywności przez dziesiątki, a nawet setki lat. Wulkany, które w czasach historycznych były uśpione, zaliczamy do wygasłych. Wulkany najczęściej kojarzą się ze Stożkową Górą, z której podczas erupcji wydobywają się dym i lawa. Wśród wydobywających się gazów najwięcej miejsca zajmuje para wodna, która stanowi do 90% ich masy, następnie dwutlenek węgla, azot, tlenek węgla, siarka, chlor oraz chlorki metali. Magma zalegająca w ziemi na głębokości od 15 do 200 km wypychana jest ciśnieniem gazów i przemieszcza się ku powierzchni przez komin wulkaniczny. To, co wydobywa się z krateru wulkanu, nazywamy właśnie lawą. Średnia temperatura lawy wynosi około 1000 stopni Celsjusza. Jednak podczas wybuchu Wezuwiusza w 1929 roku temperatura lawy wyniosła blisko 1400 stopni. Tak gorąca lawa płynąca z prędkością od kilku do 30 km na godzinę niszczy wszystko na swojej drodze. Później jednak po ostygnięciu daje początek bardzo żyznym glebom. Etna na Sycylii. Choć liczy sobie około 600 tysięcy lat, to pierwszy zarejestrowany wybuch wulkanu miał miejsce w 475 roku przed naszą erą. Od tego czasu wulkan ten wybuchał już 250 razy. Etna na Sycylii, największy czynny wulkan Europy, blisko 9 miesięcy w roku przykrywa warstwa śniegu. To nic dziwnego, bo jego wysokość wynosi 3263 metry. Jedną z najbardziej dramatycznych erupcji wulkan Etna miał w 1669 roku. Poprzedziło ją trzęsienie ziemi i spowodowało wielkie zniszczenia. W ciągu miesiąca potoki lawy dotarły do miasteczka Catania, niszcząc spory jego obszar. Obecnie Etna, będąca symbolem Sycylii, jest ogromną atrakcją turystyczną w tamtym rejonie.